sobie pomyślałem, że dawno nie polecałem żadnej gry, powiem szczerze. Ile to ostatnie polecenie fajnej gry było? Ach, jakieś parę miesięcy temu. Ale dziś będzie fajnie. Bo dziś będzie Book of Demons w wersji tylko jednocześnie na PC. Przepraszam za pogorszoną jakość, ale coś mi to nie chce łączyć oczywiście z moją kartą dźwiękową ten aparat, ale to nie ma znaczenia, bo dziś będzie Book of Demons. Oczywiście ja mam oczywiście pudełko, w którym oczywiście z samej gry z płytką, chociaż i tak się wykorzystuje kody, ale powiem szczerze, że wolę jednak mieć radość z instalacji. Dostajemy jeszcze fajne pocztóweczki oraz artbook taki malutki. Jest to oczywiście miła odmiana od dostania w ogóle pustej cyfrowej wersji, która nie zawiera oczywiście nic poza grą. A takich jest w większości przypadkach. A cyfrowa ma dystrybucja to temat rzeka, więc nie obchodzi mnie to, jak to jest. Ale do rzeczy, bo dziś zajmiemy się oczywiście tym razem o dziwo polską grą. Czyli grą, która jest oczywiście hakiem slashem, która parodiuje nieco Diablo i posiada oczywiście specyficzną grafikę. Zacznijmy od tego, że podobnie jak w klasycznym Diablo wybieramy oczywiście jedną z trzech postaci, czyli wojownika, łotrzycę oraz czarodzieja i rzecz jasna każdy z nich różni się rzecz jasna pewnymi rzeczami. Trafiamy oczywiście do pewnego miasteczka, które podobno do złudzenia przypomina Tristan i oczywiście po lochach bijemy oczywiście różnorakie stwory, ale oczywiście to nie jest takie proste. Co ciekawe, gra toczy się w czasie rzeczywistym i można oczywiście ustalić, ile dana rozgrywka może trwać i jak długo chcemy bawić się w lochach. Dokładnie, gra toczy się oczywiście w czasie rzeczywistym, co też można sugerować, że na przykład w prawym górnym rogu jest zegarek ustalający oczywiście rzeczywistą godzinę, żebyśmy się oczywiście przypadkiem tam nie zagrali. I to jest jedna z tych charakterystycznych rzeczy, bo to nie jest jedyna. Warto też oczywiście wspomnieć, że oczywiście tryb fabularny trwa oczywiście, tak ukończyłam to gdzieś w 10 godzin i oczywiście polega na tym, że nasz bohater oczywiście musi pokonać arcydemona, szatana, pana zniszczenia, antychrysta i tak dalej. Oczywiście przed nami jeszcze są dwóch bossów, czyli kucharz oraz oczywiście arcybiskup. Nie bez przypadek nawiązuje oczywiście do Diablo, bo gra jest oczywiście hack and slash. Co prawda można się poruszać wsadem, ale da się poruszać też postacią normalnie klikając myszkę. Oczywiście charakterystyczną oczywiście rzeczą jest m.in. oczywiście system walki. Rzecz jasna oparte oczywiście na serduszkach tak zwanych, które są oczywiście w różnych rodzajach. Od lodowatych, toksycznych, kamiennych, rzecz jasna ognistych oraz takich losowych, których nie wiadomo ile serc trzeba, aby go powalić. Oraz przede wszystkim. A mianowicie oczywiście karty są oczywiście różne. Czerwone oznaczają oczywiście przedmioty, które mamy ograniczony oczywiście limit użycia. Niebieskie to oczywiście zdolności magicznej, te sprawy, które wymagają użycia mamy. Oraz zielone, które oznaczają oczywiście przedmioty, blokują część naszej mamy. Oczywiście karty można oczywiście ulepszać, co powoduje albo zwiększenie oczywiście ekwipunku kosztem, rzecz jasna tego, że będzie nieco droższy, czy ulepszenie danej zdolności kosztem oczywiście tego, że zużyjemy więcej mamy, czyli też przedmiotów, którym też kosztem tego, że ten przedmiot zajmie więcej, rzecz jasna. Paska mamy, rzecz jasna. No oczywiście dochodzą jeszcze runy, które możemy łączyć. I te runy właśnie są też częścią, by ulepszać oczywiście wspomniane karty. Oczywiście wymagana jest odpowiednia ilość run i jeszcze odpowiednie typy, bo ich jest 5, rzecz jasna. Oczywiście dochodzą jeszcze te tajemnicze karty, które musimy odkryć u czarodzieja. Wracając też przy tematach serc, niektórzy wrogowie mają też tarczy, które musimy oczywiście rozbić. No, oczywiście sprawia to, że wtedy nie traci życia, bo oczywiście są blokowane. Oczywiście kolejną jeszcze rzeczą jest różnorodność przeciwników. Mamy tam szkielety, gargulce, duchy, oczywiście kozły szatana i wiele innych naszych stworzonek. Oczywiście wszystkich są nas dopaść. Gra oczywiście nie jest łatwa ze względu właśnie na różnorodność serc wspomnianych oraz to, że czasem tych przeciwników pojawia się dosyć dużo na ekranie, przez co można łatwo zginąć. A kiedy dojdziemy do zgonu, musimy odnaleźć grób z naszym ekwipunkiem. Jeżeli to się nie uda, to mówi się trudno i umieramy gdzie indziej i odzyskujemy dopiero teraz ten ekwipunek. Ale wiadomo też, że jeszcze dochodzą mini-bossowie, którzy mają różne umiejętności. Tak, jeśli chodzi o grafikę, skoro już pacnęliśmy ją, to właśnie ona jest ta specyficzna. Przypomina tą tak zwaną wycinankę, rzecz jasna, i podoba mi się ten styl graficzny. Co wyróżnia to na tle. Jest to bardzo interesujące i miła odmiana od grafik realistycznych. Żartowanie z black metalowców jest naprawdę na porządku dziennym. Jeszcze dochodzą nasi mieszkańcy, którzy mogą nam pomóc. Mamy Micha, który za każdym razem dostarcza nam potionów oraz many, by potem wrócić na bój. Mamy czarnoksiężnika, w którym możemy się dowiedzieć o danym gatunku wroga. Mamy czarodziejkę, która pomoże nam ulepszyć karty i jeszcze zrobić nowe runy, które są wymagane do ulepszenia. Oraz barmankę, która ugotuje nam kocioł z pełnymi nagrodami, w zależności jaką będziemy wartość. Nagrody są losowe, możemy zdobyć przedmioty oraz pieniądze, które możemy przeznaczyć na nasze działania, na powiększanie ekwipunku, na ulepszanie kart, czy robienie nowych man i wiele innych. Te pieniążki można zdobyć właśnie w wspomnianych jaskiniach. Jeśli chodzi o optymalizację, jest dobra, aczkolwiek kiedy pojawia się swoje pasy przeciwników, komputer troszeczkę kłóci się, ale to też wynika z tego, że im więcej wrogów, tym ciężka jest moc obliczeniowa. Dzisiaj ta recenzja jest wyjątkowo krótka. Możliwe, że w przyszłości postawi się nieco dłuższą recenzję, ale tak ma się taką bardzo króciutką gry. Bardzo fajnej, która jeszcze na live będzie się pojawiać. Warto ją kupić. Mojej ocenie jest to 9/10. Dziękuję za uwagę.